Mam takie pytanie na początek. Czy jesteście w stanie sobie przypomnieć, w jakiej najgorszej sytuacji, w jakim największym niebezpieczeństwie w swoim życiu kiedyś byliście? Czy była taka sytuacja, że byliście w jakimś wielkim niebezpieczeństwie albo w takiej naprawdę najgorszej sytuacji, której byście nikomu nie życzyli? Byliśmy. No tak, jak chcesz. Mogłaś się utopić. Okej, okay. No tak. Krzysiu? Nie słyszę. Wypadek, tak. Pozostali? Zasnęłaś za kółkiem na autostradzie. Wypadek rowerowy na wczasach. Ktoś jeszcze jakoś taką... Odzyskałeś przytomność w samochodzie, który leżał w rowie do góry nogami. Dobrze, mam kolejne pytanie. Czy zdarzyło się w naszym życiu coś złego, tragicznego, co udało nam się przekuć w coś dobrego, zamienić w dobre? Czyli udar udało się przekuć w wdzięczność i dziękczynienie Bogu. Mhm. Czy coś złego takiego, co udało nam się wykorzystać ku dobremu? To już rzadziej się zdarza, prawda? To mam trzecie pytanie. Jaki największy zaszczyt spotkał was kiedykolwiek w naszym życiu? Nas w naszym życiu? Nic. Jeszcze raz, siostra Helinka? Kiedy przyjęliśmy Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Aha. Ktoś jeszcze? Coś by... Podobnie. Dobrze. Moi drodzy, wrócimy sobie dzisiaj po raz 9 do listu do Efezjan, bo tak nam się spodobało, że będziemy to kontynuowali. I rozpoczniemy dzisiaj rozdział 3. I jak już wcześniej bywało, apostoł Paweł w tym liście bardzo lubił zdania wielokrotnie złożone. I pierwszych 13 wersetów to jest tak naprawdę jedna myśl, jedno bardzo wielowątkowe zdanie. I przeczytamy sobie to. List do Efezjan, 3 rozdział, od 1 do 13. Czytamy tam tak. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem, według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Jak widzimy już tutaj, że faktycznie jest to jedna myśl, która ma wiele drobnych wątków. I ktoś zwrócił kiedyś uwagę, że zobaczcie, w pierwszym wersecie następuje jakby wtrącenie. Paweł zaczyna mówić, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa za was pogan. I tu by można było postawić kropkę.
Ale on dodaje, no bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej i zaczyna rozwijać o tej łasce Bożej. Tak jak my, kiedy próbujemy coś opowiedzieć, trzymamy się głównego wątku, ale pojawia się wątek poboczny, później wracamy do głównego wątku, ale pojawia się drugi wątek i wracamy do naszego głównego tematu i pojawia się trzeci i znowu wracamy. I tak w tym naszym, w tej naszej myśli jest. W czasie pisania tego listu, jak pamiętamy, bo to już było kilkukrotnie przypominanie, ale jeszcze raz, żebyśmy tego nie zapomnieli. W czasie pisania tego listu apostoł Paweł przebywał w Rzymie, w areszcie, czekając na rozprawę przed Neronem. O Neronie słyszeliśmy, nie był to zbyt przyjazny człowiek. I czekał także na żydowskich rzeczników oskarżenia i wiedział, że oni przybędą, pełni złości i pełni nienawiści. Ale w tym więzieniu, w którym był, korzystał z pewnych ulg. Na przykład mógł przebywać w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Mógł być odwiedzany przez przyjaciół. A jednak pozostawał więźniem. W dzień i w nocy był przykuty łańcuchem do ręki rzymskiego żołnierza, który był jego strażnikiem i który czuwał, żeby więzień nie uciekł. I w tych okolicznościach apostoł Paweł nazywa siebie więźniem Nerona, tak? No nie, nie kiwajmy głową, że tak, bo tak siebie nie nazywa. Jak siebie nazywa apostoł Paweł w tych okolicznościach? Dokładnie. Zobaczcie, jest w więzieniu, ma stanąć przed Neronem, ma być oskarżany z jednej strony, ma być oskarżany z drugiej strony, ale nazywa siebie więźniem Chrystusa. Nie? Zobaczcie, co za inne postawienie sprawy. Jest to następny przykład tego, w odniesieniu do tych kolejnych, że chrześcijanin jakby żyje, nie chcę powiedzieć w innym świecie, ale w wielu płaszczyznach. Bo żyjemy w tej płaszczyźnie rzeczywistej, w której można by zacząć użalać się nad sobą. O, jestem w więzieniu, jest źle, jest fatalnie, nie widzę dla siebie ratunku. A apostoł Paweł w ogóle jakby nie interesował się tym faktem. I przemawia do nas jako więzień Chrystusa. I w kategoriach ludzkich był więźniem cesarza rzymskiego. I faktycznie tak było, był w więzieniu. Ale Paweł nigdy nie uważał siebie za więźnia Rzymu, za więźnia Nerona. Uważał siebie za więźnia, sługę Chrystusa. I widzimy, jak ważne z jakiego punktu widzenia patrzy się na siebie i swoją sytuację. Bo można trafić do więzienia za jakąś błahostkę, za głupotę, a można trafić za jakąś wielką sprawę. A można też uważać siebie za nieszczęśliwego, skrzywdzonego przez los, albo przeciwnie do tego trzymać głowę do góry, tak jakbym trzymał sztandar wartości chrześcijańskich czy wielkiej sprawy. I w ogóle nie nawiązywać do tego, że jestem więźniem jakiegoś systemu, ale jestem sługą Chrystusa. Gdziekolwiek bym nie był i w jakkolwiek żałosnej z ludzkiego punktu widzenia sytuacji bym nie był. W pierwszym przypadku można uważać więzienie za karę, w drugim za przywilej, za zaszczyt. Każdą beznadziejną sytuację można uznawać za karę. Bóg mnie pokarał, dlatego jest tak źle. A można to odnieść, okej, jestem w tej sytuacji i mogę dla Boga działać w tej sytuacji. Bóg mnie tu postawił, więc teraz ja będę dla Niego działał, będę służył. I kiedy przeżywamy trudności, jesteśmy odepchnięci, nie wiem, pogardzamy, ponosimy straty materialne w imię naszej wiary, możemy siebie uważać za albo skrzywdzone ofiary, albo za tych, którzy nadal będą służyli Chrystusowi, którzy pomimo tego będą służyli Chrystusowi. Albo nawet inaczej, którzy dzięki tej beznadziejnej sytuacji będą służyli Chrystusowi. I apostoł Paweł nie myślał o sobie jako o więźniu Nerona. Nie myślał o sobie jako o więźniu w beznadziejnej, tragicznej sytuacji, czekającego na wyrok, który prawdopodobnie będzie wyrokiem śmierci. Mówił o sobie, jestem więźniem czy sługą Chrystusa. Bo dulos można tłumaczyć dwojako.
I w tym fragmencie też wraca do myśli, która była centralną myślą całego listu, którą już kilkukrotnie poruszaliśmy. Wraca do tej właśnie tajemnicy, która była mu objawiona i według której swoją miłość i łaskę Bóg ofiarowuje nie tylko Żydom, ale całej ludzkości. Pamiętamy, tak? Mówiliśmy o tym rozgraniczeniu tydzień temu. To w drodze do Damaszku zostało mu objawione, że Bóg posyła go gdzie? Do pogan. Zobaczcie kolejny fragment z Dziejów Apostolskich 26:18. Jest tak. Aby otworzyć oczy ich, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Nie? Apostoł Paweł wiedział, że Bóg posyła go do pogan. I było to dla niego zupełnie nowe odkrycie. Nie tylko dla niego, dla wszystkich było to zupełnie nowe odkrycie, że zbawienie nie jest tylko dla Żydów, ale i dla całej reszty świata. A głównym grzechem tego świata była ignorancja i pogarda. Żydzi gardzili poganami jako ludźmi bezwartościowymi w oczach Boga, o czym mówiliśmy tydzień temu bardziej. Poganie w najgorszym razie żyli po to, żeby pójść na zatracenie. Zobaczcie fragment z Izajasza 60:12. Czytamy tak. Naród i królestwa, które Tobie będą służyć, zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. W najlepszym razie ci ludzie istnieli po to, żeby być niewolnikami Izraela. Robotnicy Egiptu i kupcy etiopscy i sabejczycy, mężczyźni i rośli przejdą do Ciebie i będą Twoi, pójdą za Tobą w pętach i będą się Tobie kłaniać. Tak rozumiano. I dla ludzi, którzy myśleli tymi kategoriami, myśl, że łaska i chwała Boga może obejmować również pogan, była nie do przyjęcia. Grecy z kolei gardzili barbarzyńcami, czyli wszystkimi innymi ludźmi, którzy nie byli Grekami. A więc ta pogarda, ta ignorancja nie była tylko wśród Żydów, ale i wśród Greków. Tak więc ta wiadomość, ta tajemnica, którą Paweł przekazywał dalej, że zbawienie nie jest tylko dla Żydów, ale Bóg przyszedł do całego świata, była czymś rewolucyjnym w ich rozumieniu. Była czymś dotychczas nie do przyjęcia. Ale apostoł Paweł na tej tajemnicy nie kończy. Nie uważał siebie za odkrywcę tej wielkiej prawdy. Uważał, że została mu ona objawiona. Nie zawdzięczał tego sobie. Nie mówił, o, odkryłem prawdę, znalazłem, zrozumiałem. Nie, on mówi, została mi objawiona. Jest w człowieku zmysł odbierający od Boga prawdę i piękno, który później znajdują wyraz w najwspanialszych dziełach muzyki, literatury, sztuki, czy też w naukowych odkryciach, kiedy otworzymy się na mądrość Bożą, która na nas spływa. Bywa na przykład, że naukowiec po wielu badaniach i doświadczeniach dochodzi do martwego punktu, albo muzy komponujący dochodzi do tego punktu, gdzie mówi, już koniec, już nic nie wymyślę. I nagle przychodzi taki moment, ta jedna myśl i problem zostanie rozwiązany. Przychodzi to jedno objawienie, to jedno olśnienie. Taka myśl także pochodzi od Boga. Ta jedna iskierka, która powoduje to, że możemy pójść dalej. I autor listu, Paweł, mówi o sobie jako przekazującym łaskę Bożą w naszym fragmencie, tak? I kiedy spotkał się ze starszymi Kościoła, żeby omówić z nimi misję wśród pogan, to jest, o ile dobrze pamiętam, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, mówił, i to jest z listu do Galacjan cytat, rozdział 2, wersety 7 i 9. Została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi oraz, że poznali okazaną mi łaskę. Pamiętamy, że nieobrzezanymi nazywano pogan, nie Żydów.
A z kolei w liście do Rzymian mówi o mocy łaski, która jest mu dana od Boga. Nie on to odkrył. Nie on to wynalazł. To zostało mu objawione, to zostało mu dane tak samo jak i nam. Paweł uważał, że jego najważniejsze zadanie polega na przekazywaniu Bożej łaski ludziom. I być może my tak powinniśmy mieć podobne przekonanie, że to jest największe naszym zadaniem. Tą łaskę, którą myśmy otrzymali, tą łaskę, którą myśmy przyjęli, zrozumieli, przed którą się ukorzyliśmy, zrozumieliśmy, że właśnie tak działa, to jest ta dobra nowina, którą powinniśmy przekazywać dalej. I co więcej, znowu, nie kończę tutaj, bo mówi dalej, że uważał Paweł, że dana mu była godność służenia. Spotkał go zaszczyt służenia. Stąd moje pytanie, jaki spotkał nas największy zaszczyt? Trudno nazywać służbę, czy jak to Paweł mówi, niewolnictwo, więziennictwo Chrystusa za zaszczyt. Ale on to właśnie tak rozumiał. Nie tylko, że zaszczytem było poznać Boga, ale zaszczytem było służyć Mu. Pisze, że został sługą według daru łaski Bożej. Nie uważał swojej osoby, swojej służby, przepraszam, za ciężki obowiązek, ale za radosny przywilej. Przypomnijmy sobie, on był w więzieniu i mówi takie słowo. Był w beznadziejnej sytuacji, w tragicznej sytuacji, ale jakby to dla niego nie miało znaczenia. Dla niego znaczenie miało to, że tam, gdzie był, mógł głosić łaskę Bożą. I to dawało mu radość. Okoliczności nie miały znaczenia. I dziwne, jak czasem trudno jest skłonić ludzi do pracy w kościele. Przepraszam, że tak mówię, ale tak bazując na wszystkich doświadczeniach gdzieś tam z wielu lat z innych zborów i sami pewnie też mamy doświadczenia, że kiedy coś się organizuje, to trudno jest ogólnie się zebrać, żeby wszyscy przyjęli, jak mówię, wszystkie ręce na pokład i robić. Nauczanie dla Boga, śpiewanie dla Boga, zwiastowanie dla Boga, załatwianie spraw gospodarczych też dla Boga, odwiedzanie potrzebujących pomocy, ofiarowanie czasu, zdolności, talentów, środków materialnych dla Boga nie powinny być traktowane jako wymuszony obowiązek, jako coś naprawdę nad wyraz tam zwyczajnego, na co raz w roku mogę sobie pozwolić. Albo jeszcze gorzej, jako przykra konieczność. Trzeba przyjść do zboru, posprzątać. A przecież jest to też służba Bogu. W końcu wszystko, co robimy, mamy robić dla Boga. I powinien, tak jak apostoł Paweł, podchodzić do tego jako przywilej, jako zaszczyt, jako radość. Jako coś, na co czekam. I czuję się nadzwyczaj godny i uradowany, kiedy mogę przyjść przysłowiowe toalety dla kościoła sprzątnąć. Albo tak dalej. I tak możemy tutaj dokładać tych przykładów, ale rozumiemy ideę, która w tym fragmencie przychodzi. I w tym kontekście apostoł Paweł był gotów cierpieć dla Chrystusa. Bo wiedział, że droga jego służby nie będzie łatwa. Wiedział perspektywę spotkania z Neronem. Wiedział, że swoją wierność Chrystusowi będzie musiał okupić nie jedną trudną ofiarą. Zresztą przypominamy sobie, co usłyszał od Boga przy swoim powołaniu. Chrystus powiedział do niego, wiele cierpisz dla imienia mego. On to wiedział od samego początku, a jednocześnie poszedł i z radością wśród tych kamienowań, wypadków statków, pobić, biczowań, wszystkiego tego, czego doświadczył przez kolejne lata, służył Bogu z radością. Nigdy nie marudził na swoje okoliczności, nigdy się nie żalił, ale tak jak w tym fragmencie, jakby było to dla niego mało istotne, bo on był sługą, więźniem Chrystusa. Cierpienie dla Chrystusa nie jest karą, ale chwałą, ponieważ stanowi udział w cierpieniach samego Chrystusa oraz okazuje do wykazania się, jaka jest w rzeczywistości nasza wierność Panu. Chrystus okazał się być wierny aż do śmierci najtragiczniejszego rozwoju wypadku, do śmierci krzyżowej. Pozostał wierny.
Jeżeli my będziemy mieli podobne podejście, tak jak Chrystus, widząc przykład Pawła, który był w beznadziejnej sytuacji, ale on był sługą Chrystusa i tylko to się dla niego liczyło. Tylko to miało dla niego znaczenie. Okoliczności były tylko tłem, które stawiały go w coraz to nowszych miejscach, żeby mógł głosić łaskę Bożą wszystkim ludziom. Był w pełni świadomy, że objawienie, jakiego dostąpił, było źródłem podwójnego zaszczytu. Zostało mu objawione, że wszyscy ludzie mogą dostąpić miłości Bożej i właśnie on, Paweł, ma tę tajemnicę odsłonić Kościołowi i ma być tym, który zaniesie tę łaskę dalej. Tak samo jest z nami. Kiedy zrozumiemy łaskę Bożą, która została nam objawiona, to chcemy się dzielić tym z braćmi i siostrami. Nazywamy to świadectwami. Ale nie chcemy tego trzymać tylko w tych murach. Chcemy też iść z tym dalej i głosić tym, którzy może siedzą z każdego dnia i się użalają nad swoją beznadziejną sytuacją. Jak to jest im źle. I wtedy możemy przyjść z taką poselstwem łaski, poselstwem Ewangelii, radości, miłości, łaski, przebaczenia. I nie zdawać sobie. I to, co dotychczas spędzało nam sens powiek. Odrzucić, zostawić, zepchnąć na ostatni plan, a skupić się na tym, że jestem sługą Chrystusa. I ta świadomość nie jest dla nikogo, dla Pawła ewidentnie nie była źródłem pychy, lecz przeciwnie, wywołuje w jego sercu uczucie głębokiej pokory. Był zdumiony, że to właśnie jemu, który tak to ujmuje, jest najmniejszy ze wszystkich świętych, przypadł w udziale taki zaszczyt. Jestem też przekonany, że on cały czas miał w świadomości swoje wcześniejsze życie, kiedy to prześladował wierzących. Wiedział, że Bóg mu to wybaczył i wiedział, że właśnie z tej łaski, której doznał, teraz chce Bogu służyć. Jeśli dany nam jest przywilej zwiastowania radosnej Ewangelii o miłości Bożej lub kiedy możemy uczynić cokolwiek dla Chrystusa, pamiętajmy, że to nie my jesteśmy wtedy wielcy, ale wielkość leży w naszym zadaniu, w tym, co zwiastujemy i prawdziwie Bóg jest wielki. Pamiętam to, jeśli ludzie zobaczą dobre czyny w nas, to co? Będą chwalili Boga, który w niebie jest. I przypomina nam apostoł Paweł w całej tej sytuacji, w całym tym fragmencie, że zbawienie całej ludzkości było częścią odwiecznego planu Bożego. Ewangelia nie została zaniesiona do pogan tylko dlatego, że Żydzi nie chcieli jej przyjąć. Zbawienie pogan nie było dziełem przypadku, było zaplanowane od początku. I mówi dalej o mądrości Bożej, że jest różnorodna. Albo też się tłumaczy jako różnobarwna. I w całej złożoności życia, bogactwie wszelkich przejawów życia i różnorodności sytuacji, wszędzie objawia się mądrość Boża. Ta, która nas nigdy nie zawiedzie. Boga, który nas nigdy nie zawiedzie. I wraca Paweł do, już pod koniec tego dyskursu, można by powiedzieć, tej pobocznej myśli, wraca do swojej ulubionej myśli. I ona jest chyba najważniejszą myślą tego całego fragmentu, że w Jezusie mamy swobodny dostęp do Boga, że poprzez Chrystusa mamy dostęp do Boga. I ten fragment kończy się prośbą Pawła, żeby przyjaciele nie upadali na duchu z powodu jego uwięzienia. Mówi, skoro ja się nie martwię swoją beznadziejną sytuacją, to i wy się nie użalacie. Proszę was o to. Być może istniała obawa, że głoszenie Ewangelii zostanie jakby zahamowane. Bo apostoł pogan został pozbawiony wolności. Ale on im przypomina, że prześladowania i udręki, jakie znosi, są dla ich dobra. I zobaczcie, nie zostanie zahamowane. Nam się może wydawać, że nasza beznadziejna sytuacja wszystko zastopuje. I przepraszam za stwierdzenie, może nam się wydawać często, że jesteśmy niezastąpieni.
że jak ja tego nie zrobię, to nikt inny tego nie zrobi tak dobrze jak ja. Albo jak ja tego nie zrobię, no to może to się nie wydarzyć. Oczywiście Bóg nas powołuje do działania, ale Bóg ma wielu świętych w tym miejscu. I jak wiemy z kart historii, prześladowania apostoła Pawła nie powstrzymały Ewangelii. Ba, sam fakt, że Kościół późniejszy był prześladowany, powodował to, że Kościół się rozwijał. Znoszono cierpienia dla Chrystusa przez wieki, aż do XXI wieku. I jak widzimy, nadal w wielu krajach jest wielu tych, którzy cierpią za Ewangelię. Ale nie wybiegajmy daleko poza nasze granice. I my także. Może powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie użalać się zbytnio nad swoją sytuacją. Nawet jeśli faktycznie z ludzkiego punktu widzenia jest zła, jest tragiczna, to jednak w tym całym tragizmie, w tym całym marazmie codziennego życia miejmy podejście tak jak apostoł Paweł. On miał podejście, nieważne, ja jestem sługą Chrystusa. Cokolwiek by mi Bóg rzucił pod nogi, jakąkolwiek sytuację by mnie postawił, ja jestem sługą Chrystusa i będę głosił Ewangelię. To jest nadrzędny cel mojego życia. Co dalej się wydarzy? Bóg wie. On ma mnie w swojej opiece. Jemu zaufałem. I czy to by miało być w prawo, w lewo, jakąkolwiek droga by miała się otworzyć, Bóg jest ze mną, bo jest Bogiem wiernym. I dalej może też nam, niech nam towarzyszy. To nasza modlitwa może być dzisiaj, żebyśmy my okazywali się być wiernymi tak, jak wierny był Chrystus. Że pomimo bólu i cierpienia, beznadziejnej sytuacji, w jakiej był, był sługą Bożym. Nie moja, ale Twoja wola, Boże, niech się dzieje. Apostoł Paweł dalej głosił Chrystusa w każdej trudnej sytuacji i niech nam przyświeca taki cel, że cokolwiek by się działo, jakkolwiek byłoby źle, smutno i bolało, będę głosił Chrystusa. Bo dla wszystkich ludzi, tych poza murami, tych ludzi tego miasta jest też łaska Boża, którą powinienem głosić. Zapraszam, powstańmy i niech to właśnie będzie naszą dzisiejszą modlitwą, abyśmy wszędzie i w każdej sytuacji głosili Chrystusa. Aby nasze okoliczności nie przysłaniały nam łaski i wierności Bożej oraz Jego wielkości, Jego możliwości wyrwania albo prowadzenia nas przez trudne momenty. Żebyśmy byli wierni Chrystusowi, żebyśmy rozumieli Jego łaskę i przekazywali ją dalej. Bo Chrystus był wierny i bez względu na koszt był łaską. Zapraszam.